Cześć kochani, witajcie po tygodniowej przerwie. Wracamy i to wracamy z odcinkiem, z naszą kontynuacją. Ostatnio pokazywałam Wam moją kolekcję butów, a dzisiaj część druga, moja kolekcja torebek. Jak pewnie tutaj widzicie, piętrzy się stos moich toreb. Zostańcie koniecznie do końca, bo wiele z tych modeli chciałabym puścić dalej, sprzedać, może ktoś z Was będzie zainteresowany, więc koniecznie sprawdźcie, co to też się skrywa w mojej garderobie. Zaczynamy! Zaczniemy sobie od torebki, którą kupiłam niedawno. Jest to takie puzderko. Ona pierwotnie miała tutaj łańcuszek, ale był na tyle cienki, że niestety się zerwał, bo torebka jest dość ciężka i na razie traktuję ją jako kopertówkę. Ona jest w motyw Disneya, ponieważ mamy tutaj postać z Piotrusia Pana i kupiłam ją w second handzie Bigastyle. Mam zamysł taki, żeby zabrać ją do Disneylandu, do którego chcemy się wybrać. Może w tym roku, może w przyszłym, zobaczymy, ale już mam pomysł na fajną stylizację przy użyciu tej torebki, a później puszczę ją w świat. To co prawda nie jest torebka, ale jest to plecak, który chciałam Wam koniecznie pokazać, ponieważ jest to plecak z lat 90., który moja mama mi kupiła chyba jak chodziłam do przedszkola, więc miałam jakieś 5 albo 6 lat. I jakiś czas temu mama robiła porządki w garderobie i postanowiła zapytać mnie, czy może nie chciałabym przygarnąć tego plecaczka. A z racji tego, że wróciła moda na lata 90., mamy tutaj taki lakierowany model, tego nie widać za bardzo pewnie na ujęciu, ale on ma, to jest taki lakierowany materiał i on jest brokatowy. Także bardzo efektowny, fajny na jakieś niedalekie podróże. Następna torebka to jedna z najnowszych i jest to polska marka, marka Bolsa, która była uprzejma i wysłała mi tą torebkę w prezencie. Robiłam niedawno sesję zdjęciową na konstelencja.com, tutaj Wam zostawiam zdjęcia, żebyście sobie dokładnie zobaczyli. Jest ona wykonana ze skóry, ma fajny taki wzór a la wąż, nie a la wąż, a la krokodyl, coś takiego w pięknej, pięknej, ciemnej zieleni, idealna na jesień, na zimę. No i myślę, że z powodzeniem do kamelowego płaszcza również na wiosnę ją wykorzystam. Jest na fajnym, długim pasku, w takim fajnym, innym kształcie niż wszystkie. Coś innego na pewno zostanie ze mną na dłużej. Ten model jest Wam dobrze znany, bo na moich vlogmasach świątecznych często ją pokazywałam. To jest torebka, z którą nie mogę się rozstać, ciągle w niej chodzę, chociaż teraz, zaraz Wam pokażę następną torebkę, chodzę w tej następnej. Odpuściłam trochę tą, o jeszcze tutaj widzę kilka rzeczy użytku codziennego. Typowa kobieta zawsze ma ze sobą jakieś tabletki, jakieś kolczyki zapasowe, coś takiego, muszę to wypakować. Ona jest z takimi frędzelkami, tutaj ma złote jety, jest na długim pasku i też ją kupiłam w jakimś second handzie jakiś czas temu. Nic się z nią nie dzieje, z tyłu jest jeszcze taka dodatkowa kieszonka, w której można trzymać dokumenty. Bardzo fajna. I tutaj jak się ją związuje, o, to się robi z niej taki worek. Jakbyście w tle słyszeli Milkę, to się nie przejmujcie, bo Milka maruje i się awanturuje, może za chwilę do nas przyjdzie. A druga torebka, właśnie teraz w niej chodzę najczęściej, ona jest w środku pewnie wypchana moimi rzeczami, tak. To jest taka czarna torebka. O, nie wiem, czy to słyszycie, Milka, uspokój się. To jest taka torebka znowu ze srebrnymi jetami, ma tutaj taką małą rączkę, do tego jest, pierwotnie był łańcuszek, ale on był strasznie ciężki ten łańcuch i obcierał mi szyję, więc ja przepięłam inny taki pasek z innej torebki, który miałam zapasowy, taki z ekoskóry i o wiele fajniej, moim zdaniem, delikatniej to wygląda, no bo tu już mamy bogato zdobione. No i przypięłam sobie taki pompon, który kiedyś miałam gdzieś chyba do czapki przyszyte, to nie pamiętam dokładnie. Fajny dodatek mam teraz, w kamelowym płaszczu byłam dzisiaj, więc fajnie mi to pasowało. Następny model to jeden z gorących trendów. Pojawiło się to już w zeszłym sezonie, a teraz w 2020 roku ponownie trwa to dalej. Nie ponownie, tylko trwa dalej ten trend. Na miniaturowe torebeczki. Ostatnio w internecie widziałam jakąś galę z rozdania któryś nagród. Już nie pamiętam, która to była gala, ale jedna z jakichś tam celebrytek miała torebeczkę gdzieś takiej wielkości. No to już jest wiadomo, przesada to jest taki tylko ekstrawagancki dodatek. A w mojej torebce, pomimo tego, że jest malutka, spokojnie mieści się telefon i portfel, ja mam taki malutki portfel na karty tylko, więc jak najbardziej dla mnie jest praktyczna na długim paseczku i ona też, tak jak mój plecak, jest z takiego błyszczącego materiału brokatowego. Czerwona torebka to chyba najświeższy zakup, bo niedawno przed świętami udało mi się ją zdobyć w second handzie w moim miejscu zamieszkania. Przekochana, prześliczna, taka a la satynowa z czerwoną kokardką, zapinana na takie kuleczki vintage w
W środku dość pojemna, sporo się mieści, również na długim, nawet trochę za długim pasku, bo sobie tutaj go trochę związałam, żeby ta torebka była na odpowiedniej wysokości na mojej sylwetce. Piękny koszyczek, letnia torebka, którą kupiłam kilka lat temu. Pojawiła się moda na torebki z takimi okrągłymi rączkami. Bardzo chorowałam na taką torbę, ale były bardzo drogie w sieciówkach i jakoś się nie zdecydowałam. I później wybrałam się ponownie do second handu i udało mi się znaleźć ten model. Z racji tego, że mam teraz bardzo dużo koszyczków, bo zaraz Wam pokażę moją dalszą kolekcję tych torebek, uważam, że mam już ich na tyle, że ta torebka zdecydowanie pójdzie na sprzedaż. Także odkładamy ją na drugą stronę. Jak ktoś jest z Was zainteresowany, to koniecznie napiszcie do mnie. Już ostatnio, jak buty pokazywałam, właśnie też mówiłam, że jak któreś buty Wam się spodobają, to piszcie, no i kilka dziewczyn się odezwało, także cieszę się, bo już udało mi się puścić świat dalej i ktoś obnosi te cudeńka, które u mnie niestety leżą. No i wracając do koszyków, to jest taka sama historia. Pojawił się trend na koszyki, zaczęłam szukać tego mojego idealnego, ulubionego, no i chodząc po second handach, wiecie, te rzeczy nie kosztują zbyt wiele, więc gdzieś się tam skusiłam na kolejną. Przepiękną torebkę, która mi się kojarzy trochę z takimi latami 70. Nie wiem czemu, ale jest bardzo pojemna. Dla mnie ta torebka jest za duża. Ja osobiście lubię małe torebki i ona jest dla mnie o tyle niepraktyczna, że ja ją noszę w połowie pustą, więc to absolutnie mija się z celem. Także też na sprzedaż fajna, w bardzo dobrym stanie torebka na lato. A lato już blisko. O, to jest torebka, o której nie tyle co zapomniałam, tylko kurczę, byłam w niej chyba dwa razy. Ona jest co prawda uszkodzona, w sensie zamek nie chodzi za dobrze, więc powinnam ten zamek wymienić albo spróbować go nawoskować. Nie wiem, czy tak się mówi poprawnie. O, widzę, że tutaj też mam sporo rzeczy. Okej. Jest tutaj taki ozdobny pasek do zapinania dodatkowego, nie wiem, ozdobnego, ma takie piękne tutaj owady wysadzane z kamyczkami. Tutaj chyba nawet jeden kamyk mi tak wypadł, ale to spokojnie, nie ma problemu, bo ja mam takie zapasowe kamyczki, mogę sobie wymienić. I tu jest śmieszny pasek, bo część jest łańcuszkiem, a część jest skórzanym paskiem. Bardzo ładna, bardzo mi się kojarzy z projektami domu mody Gucci. Gucci w swoich projektach sprzed kilku sezonów właśnie prezentował takie różne owady na swoich kreacjach i dodatkach, okularach, butach i właśnie torebkach. To słuchajcie, jest torebka, którą kupiła mi mama chyba jak miałam 13 lat czy 12. Zaczęłam się wtedy interesować modą i bardzo chciałam mieć coś wyjątkowego, coś innego. I nie wiem, czy pamiętacie, była taka sieć sklepów Troll, chyba to się nazywało. Właśnie młodzieżowe ubrania i uwielbiałam ten sklep. I właśnie tą torebkę tam mama mi kupiła. Ona miała krótki pasek i ma też długi pasek. I jako młoda dziewczyna tak strasznie ją obnosiłam. Mam do niej ogromny sentyment, jest już niestety trochę zniszczona. Pewnie to widzicie, patrzę teraz na podgląd, czy to widać. Tak, jest porysowana, podniszczona, ale nie mam serca jej wyrzucić. Naprawdę mało miejsca zajmuje. Myślę sobie, że może kiedyś jeszcze do jakiejś odjechanej sesji ją wykorzystam. Mam ją naprawdę bardzo długo. Nie jest zbyt pojemna, ale jest na tyle płaska, że fajnie można ją gdzieś na przykład w jakąś podróż zabrać, bo nie zajmuje wiele miejsca. A, sentymenty. Jeśli chodzi o brązowe dodatki, takie jak buty czy właśnie torebki, to praktycznie nie mam nic, buty mam jedne, to widzieliście w ostatnim odcinku, jak nie widzieliście, to Wam tutaj w karcie zostawiam. I właśnie tak ostatnio cały czas brakowało mi tej brązowej torebki i udałam się do Pepco i zupełnym przypadkiem znalazłam tą bardzo fajną torebkę. Tutaj ma taką rączkę wykonaną z futra, dodatkową albo ozdobną, bo ja to noszę w ten sposób, że to futerko wisi tutaj z przodu, a ja mam ją założoną na tym dłuższym pasku. I ona nie kosztowała wcale dużo, bo chyba 29 zł jakoś tak. Pojemna, fajna, zapinana z przodu, jest też zamek dodatkowy, także bezpieczna do noszenia, fajna. Noszę ją często, bardzo lubię. Teraz coś innego, mamy nerkę i to jest nerka, którą dostałam. Jest ona spersonalizowana, ponieważ mamy tutaj napisane, jest nazwa marki, czyli Fabiola, handmade for Konstancja. Chciałam, żeby było Konstancja, ale niestety dostałam informację, że to się nie zmieści, więc zostało Konstancja. No i nerka jest fajna, jedyny jej minus jest taki, że ona bardzo odstaje niestety. I jak się ją przypina do talii, to z przodu wygląda to ok. Ale z boku, jak się ją jeszcze wypcha, to bardzo to odstaje od sylwetki i niestety
zaburza proporcje, więc nie noszę jej często, nie wiem do końca jak ją wystylizować. Mam pomysł, żeby spróbować ją jakoś może z marynarką, tak jak teraz mam ubraną, tylko bardziej elegancką i to potraktować po prostu jako dodatek, nie jako torebkę. No nie wiem, zobaczymy. Na razie byłam w niej raz na sesji zdjęciowej i tak leży, damy jej jeszcze drugie życie i drugą szansę. Tutaj kolejna przesłodka rzecz, którą mam od X czasu, też chyba miałam z 13 czy 14 lat, gdzieś w jakimś markecie, chyba w Auchan, jak moja babcia mówi. Udało mi się kupić tą słodką, ja myślałam cały czas, że to jest truskawka, a to jest chyba arbuz. Nie wiem do końca, malutka, fajna na wakacje, na takim sznureczku, pasek mógłby być lepszy, ale powiem Wam, mam ją tyle lat i często ją zabieram w jakieś podróże takie wakacyjne i nic się z tym nie dzieje, nic się z nią nigdy nie stało, więc fajnie, no i to jest ponownie koszyczek, tak, więc tych koszyczków mam faktycznie dużo. A skoro już przy koszyczkach jesteśmy, to właśnie jak zaczęła się ta moda cała, ta seria, zaczęłam te koszyczki kupować, to w tym samym czasie mama do mnie zadzwoniła i powiedziała: słuchaj, wiem, że teraz jest moda właśnie na koszyki, może chciałabyś ten mój, nie wiem, mamuś, czy teraz dobrze powiem, ty ją chyba kupiłaś w latach 80. albo 90. Kiedyś ją pożyczyłam od mamy na sesję zdjęciową, jest w przepięknym stanie, moja mama bardzo dba o torebki. Właściwie w ogóle to jest słabość mojej mamy, jeśli chodzi o to, to ona kocha torebki, ja znowu bardziej buty. I widzę, że to jest wykonane we Włoszech, więc nie wiem, czy może mama nie przywiozła z podróży z Włoch tej torebki. Muszę się dopytać. Także fajnie, retro, vintage. Zostawiam w swojej kolekcji, bardzo fajna do obnoszenia, jak najbardziej. A i brązowa, więc fajnie, bo ja mam mało brązowych rzeczy. To szybko tylko Wam pokażę, mam taki duży plecak na jakieś podróże takie w góry, jak z Łukaszem się wybieramy, o tyle on jest fajny, bo tak to bym nie pokazywała Wam, bo to nic specjalnego, czarny, zwykły plecak. On ma uszka, nie wiem czemu tutaj się trochę przychwyciło. Powoli kończymy pierwszy plastikowy kosz, bo ja to trzymam w takich, o, plastikowych koszach jak na razie. O, i widzę, że tutaj kolejną rzeczą jest torebka, którą myślałam, że już wyrzuciłam. I jest to torebka, którą Wam pokazywałam niedawno, bo jakieś pół roku temu. Kupiłam ją też w second handzie i nie umiałam z niej wyjść. Ona była taka dość duża jak na mnie, bo ja nie przepadam za takimi dużymi torebkami, ale bardzo, bardzo ją obnosiłam. Niestety jakościowo okazała się bardzo słaba. Bo tutaj, o nie wiem czy to widać, widać, tutaj całe boki się porozrywały, ja już to zszywałam, one się jeszcze raz rozrywały, poszłam zapytać ile by kosztowała naprawa tej torebki, pan powiedział, że około 35 zł do 40, ja za tą torebkę dałam chyba niecałe 20, więc absolutnie bez sensu byłoby dawać ją naprawiać i myślę sobie, że jak ktoś z Was jest chętny, to chętnie komuś podaruję, a jak nie, to wyląduje pewnie gdzieś w jakimś kontenerze na odzież. Albo myślę sobie, że może na przykład odepnę ten pasek, bo on jest fajny, szeroki i mogę przepiąć do tej torebki z srebrnymi jetami, co Wam pokazywałam. No nie wiem, to jest znak zapytania, ale na pewno jako torebkę już tego nie obnoszę. Także na bok. A to moja najnowsza zdobycz i jest to torebka marki Mucha Nie Siada. Już Wam pokazywałam ją w moich vlogmasach. W tym roku chcemy zrobić jeszcze, w tym roku, tak to brzmi na początku roku. W następnym miesiącu chcemy zrobić sesję zdjęciową, na razie pogoda nam na to nie pozwala. I słuchajcie, o tyle wyjątkowa jest ta torebka, że można ją nosić jako nerkę, tutaj jest miejsce na pasek. Dostajecie też pasek w zestawie, jeśli taki wybieracie. Możecie ją nosić jako torebkę, bo tutaj ma kółeczka, na które można przyczepić albo łańcuszek, albo pasek, w zależności od Waszych preferencji. No ja wybrałam taki model z kosmosem, bo ostatnio mam mega fazę na takie tematy, jakieś właśnie związane z wszechświatem, z kosmosem i miałam to ubrane na premierze Gwiezdnych Wojen. Idealnie pasuje do mojej bluzki Star Warsowej, także myślę, że coś tak pokombinuję z sesją zdjęciową. I jeszcze raz w niej byłam, nie mogę się doczekać, żeby ubrać ją następnym raz, szykuję się wyjazd i chyba ją zabieram ze sobą. Okej. No i żeby koszyczków nie było za mało, to kolejny koszyk, ale to jest historia taka, że kupiłam go jeszcze wcześniej, zanim ten trend na koszyki się pojawił. Kupiłam go z myślą o torbie na plażę. I faktycznie, jak tylko się nam udaje pojechać nad morze albo gdzieś nad wodę czy coś, to zabieram ze sobą ten koszyczek. Jestem zaskoczona, bo kupiłam go w Tesco z 3 czy 4 lata temu i nic z nim się dalej nie dzieje, bo czasami wiecie, ten materiał, te koszyczki, one się po prostu rozwalają, te
sploty się tutaj rozplatają, a on jak najbardziej jest w super stanie, wciąż bardzo pojemny, fajny, więc jak najbardziej się sprawdza. Nawet w Brazylii go miałam chyba, nie Łukasz? W Brazylii go mieliśmy? Tak, w Brazylii go miałam i bardzo się sprawdziła ta torebka, jest bardzo lekka. Ok, pierwszy koszyczek dobiegł końca. Łukasz, podsuń mi drugi. O. Mamy drugi. Myśleliście, że skończy się na jednym? Nie, Tutaj mamy fajną rzecz, którą kupiłam na wyprzedaży latem. Pokazywałam Wam ten plecak, albo nie, nie pokazywałam. Tak, wiem dlaczego, bo to było jakoś w lipcu, jak zaraz zafarbowałam sobie włosy na fioletowo, pokazywałam Wam odcinek z wyprzedażowymi perełkami. I jeszcze chyba dzień później po nagrywkach byłam ponownie i udało mi się ten plecak kupić. I to jest kolejna rzecz, którą planuję zabrać do Disneylandu. To jest taki plecak imitujący myszkę mini, jest kokarda, są uszy, już kilka razy w nim byłam, ponownie fajny, pojemny, co tu mamy w środku, coś tu znajdę? Nie, nic szczególnego. Też na jakieś takie mniejsze wycieczki jak najbardziej, tych plecaków też już trochę mam i tak chciałam się jakiegoś pozbyć, no tak, ale jeden jest duży, drugi znowu mam sentyment, bo z mojego dzieciństwa, no a ten jest po prostu przepiękny i chyba kupiłam go za 39 zł jakoś tak, a kosztował w pierwszej cenie ponad 100 zł, więc fajna okazja, a dużo ich było, tylko że w Bielsku to znalazłam. To jest śmieszna rzecz, to tak naprawdę wydaje mi się, bo kupiłam to w second handzie, to wydaje mi się, że jest torba na winko. I nie jestem pewna, ale mam takie wrażenie, że właśnie do tego została stworzona. Ja natomiast kilka lat temu ponownie pojawił się trend na torebki PCV, z PCV wykonane z przeźroczystymi tymi. I ja wpadłam na świetny pomysł, że to będzie super torebka, do której będzie można włożyć jakieś kwiaty i zrobić sesję zdjęciową, albo owoce, no i ani razu tej torebki nie wykorzystałam. Wiadomo, nie nadaje się na sprzedaż, ale myślę sobie, że jeszcze kiedyś do jakiejś sesji możemy ją wykorzystać. Także ja zawsze takie dziwne rzeczy trzymam, a nóż widelec się przyda. To torebka, którą mam długi, długi czas, na pewno tak długo jak znam Łukasza, więc 9 lat spokojnie. Piękna, w takim stylu vintage, w imitacja skóry węża. Miałam ją chyba raz na sesji zdjęciowej i oprócz tego raz jeszcze ją miałam gdzieś ubraną na jakieś wyjście. Niestety z racji tego, że jest ona dla mnie niepraktyczna, dla osoby, wiecie, ciągle gdzieś tam w biegu, ona jest bardzo elegancka, ona jest taka typowo na sesję zdjęciową, ale to jest taki model, z którym się po prostu chyba nigdy nie rozstanę, bo jest przepiękna, mam słabość do takich torebek vintage. Ostatnio nawet jak byliśmy w second handzie, była piękna, brązowa, ale wiedziałam, że nie będę w niej chodzić, bo ma tylko właśnie taką rączkę i nie kupiłam. Nie, że żałuję, ale no przepiękna, vintage torebek to mogłabym mieć naprawdę sporo. Kolejny koszyczek, o tak, ale jakbym się pozbyła tych dwóch, które odłożyłam, to już będę miała o wiele mniej. To też, to jest fajna historia, bo ten trend się pojawił w zeszłe lato. Projektanci proponowali takie torby sieciówki za jakieś kosmiczne pieniądze. Taki worek tam chyba kosztował 100 zł, w Hausie chyba znalazłam taki. A ja oczywiście udałam się standardowo, jak jest jakiś trend, udaję się do jakiegoś second handu i miałam ogromne szczęście i słuchajcie, kupiłam to chyba za złoty 99 albo 2,99 w Vive Profit, więc jestem zaskoczona, że tak dobrze mi się udało, też ma właśnie okrągłe rączki, więc z racji tego ten koszyczek wcześniejszy z tymi rączkami chcę komuś sprzedać, ponieważ są do siebie bardzo podobne. No i to wykorzystywaliśmy na sesji zdjęciowej w ogrodach Kapias, miałam sukienkę w paski i opaskę w paski. Tu króciutko taka saszetka, to jest taka nereczka, tutaj jest miejsce na włożenie paska do spodni, no i tą nerkę wykorzystuję najczęściej podczas podróży. Pakuję tutaj dokumenty, pieniążki, jakieś najważniejsze rzeczy. To jest przepiękna, prześliczna i przekochana torebka, którą kupiłam dawno temu, też chyba z 6-7 lat temu, absolutnie nie pamiętam gdzie. Mojito. Bardzo możliwe, to w ich stylu. Długo chorowałam na taką torebkę, widziałam kiedyś jedną blogerkę, miała bardzo podobną, aż w końcu w pewnej sieciówce znalazłam ten model i to też taka torebka, którą nie ubieram zbyt często, ale jest po prostu taka piękna i na pewno będzie w mojej kolekcji do końca. Może nie koszyczek, ale plecionka, to taka torebeczka letnia z frędzlami, też kupiłam w second handzie, zapinana na zamek, na takim warkoczu tutaj.
i w lato się sprawdzę do moich letnich sukienek, jakichś jasnych, bo mam dużo czarnych torebek, ale zawsze brakowało mi jasnych. W zeszłym sezonie ją kupiłam za niewiele, chyba 2 złote, tak mi się wydaje. A to jedna z moich ulubionych torebek, którą kupiliśmy w Londynie w 2018 roku, jak pojechaliśmy do Harry Potter Studio i musiałam sobie przywieźć jakąś pamiątkę i byliśmy w sklepie Primark i kupiliśmy tą piękną listonoszkę i to jest chyba największa torebka, jaką posiadam w swojej kolekcji, jedna z największych. Tą piękną listonoszkę imitującą list do Hogwartu. Uwielbiam tą torebkę i też jest na długim pasku, można ją nosić wzdłuż ciała albo tutaj za rączkę trzymać. Tak? To znowu koszyczek. Ile już mam tych koszyczków? Zdecydowanie za dużo. Ale to jest też taki model, bo ten, który Wam pleciony pokazywałam wcześniej. To i to. Szukałam torebki w zeszłe lato idealnej do letnich sukienek. I najpierw znalazłam to w second handzie za 2 zł. No i postanowiłam, że oczywiście to kupię, no bo kosztowało niewiele i była dość fajna. A potem na wyprzedażach, jak byłam, mnóstwo sieciówek proponowało właśnie takie koszyczki, ale wszystkie kosztowały, były przecenione ze 130 na 100 zł i to było ciągle dużo. No i to jest też taki trik, o którym już wcześniej mówiłam, ale powiem jeszcze raz. Warto czasami udać się na dział dziecięcy. No i znalazłam właśnie tą torebkę na dziale dziecięcym. Ona kosztowała 19 zł, 29 zł. No popatrzcie, prześliczna jest i w ogóle nie widać, że jest dziecięca. Jeszcze w środku jest taka piękna wyściółka, poszewka. Kwiatuszki niebieskie, no idealna na lato, także skusiłam się jeszcze na tą torebkę, a wtedy chyba nawet jakiś bon miałam na zakupy, więc tym bardziej skorzystałam, także zostałam z 2 torebkami na lato, ale to nic nie szkodzi, naprawdę warto. A to jest perła wśród pereł, moja Chanelka, którą dostałam od Łukasza 9 lat temu. I tak, słuchajcie, ją oszczędzam, bardzo o nią dbam, żeby nic się z nią nie stało. Ten łańcuch jest strasznie ciężki, ja w ogóle trzymam to w takiej lnianej torbie. Chowam, żeby się nic z tym nie uszkodziło. Staram się ten łańcuch gdzieś osobno trzymać, żeby gdzieś absolutnie nie porysował mojej torebki. Tu już niestety troszkę skórka się marszczy, ale na tyle dobrze jest to wykonane, że nic się z nią nie dzieje od tylu lat. Noszę ją bardzo często, bardzo ją lubię. Unikam raczej, wiecie, na deszcz nie zabieram, tylko na jakieś bardziej takie oficjalne wyjście do jakichś ładnych, eleganckich sukienek moją Chanelkę noszę. To jest perła w mojej kolekcji. Mała vintage torebka, mówiłam, że mam słabość do vintage torebek, taka czarna, satynowa, oczywiście second hand, też chyba 2 czy 4 zł, zapinana ponownie na taki klips, nie do użytku codziennego, ale do jakiejś sesji zdjęciowej inspirowanej latami 50., 40., bo myślę, że to gdzieś tak mniej więcej można datować, chociaż szczerze powiedziawszy, to może i nawet w XIX wieku noszono takie torebki, muszę to tylko sprawdzić. Coś pięknego, na jakąś sesję zdjęciową jak najbardziej, niewiele miejsca zajmuje, nie kosztowała dużo, więc zostaje. O, a to jest torba, którą też dostałam od mojej mamy, to nie jest moja torebka, to jest torebka mojej mamy i pierwotnie to był plecak. To było jakoś tutaj tak przyszyte, ja już nie pamiętam dokładnie i można było to nosić jako plecak, a można to było nosić na ramię. Ja to jakoś przerobiłam, żeby to była po prostu torba, bo jako plecak mi się to nie podobało i jest to taki skórzany worek vintage, który trzymam od lat. Rzadko w niej chodzę, ale ponownie sentyment, pamiątka rodzinna, no może nie pamiątka rodzinna, tylko moja mama ją bardzo nosiła, jak ja byłam dzieckiem i tak mi się to kojarzy z moją mamą. Fajnie jest mieć coś takiego, co ona kiedyś nosiła. To torebka, na którą chorowałam ponownie dłuższy czas. Widziałam ją u mojej koleżanki. Później, nie wiem, czy w tym samym sklepie kupiłam, czy rok później inna sieciówka zaproponowała tą torebkę w kształcie ust. A zawsze na walentynki ją ubieram, co roku, często też na jakichś sesjach zdjęciowych brała udział i tutaj też jest taki motyw, że jest część łańcuszkiem, a część paskiem. Ona jest w takim czerwonym kolorze, ale takim bardziej neonowym, bardzo jasnym. Zgadnijcie co? Koszyczek. I kolejny w środku. Ja mam chyba problem z tymi koszyczkami. Czarny. Na długim pasku coś takiego, oczywiście second hand, no bo skoro mam jasny, to i chciałam mieć czarny do innych, do ciemniejszych stylizacji na lato. No i ten vintage też ponownie second hand i to jest chyba torebka, z którą najwyższy czas się pożegnać. No jest przepiękna, ale ile można mieć tych koszyczków, naprawdę. Uwielbiam ją, miałam ją na sesji zdjęciowej też w ogrodach Kapias do mojej włoskiej stylizacji. No ona pięknie pasuje na jakieś wakacyjne stylówki. I to jest problem każdej kobiety chyba.
żeby zmusić nas, kobiety, do rozstania się z pewną rzeczą, to już naprawdę albo brak miejsca w szafie, albo mężczyzna nas do tego zmusza. Albo no po prostu się decydujemy w końcu na sprzedaż. Dobra, odkładam ją, może ktoś z Was będzie ją chciał kupić, proszę kupcie ją ode mnie, żebym nie miała wyrzutów sumienia, że ją gdzieś tam oddaję. I co tu mamy? Aha, to jest taki dodatek, który Wam pokażę, to jest pasek, który sobie dokupiłam do torebki na AliExpress lata temu. Fajnie do czarnej torebki dla urozmaicenia można taki pasek z kwiatuszkami nosić. I ostatnia torba. Jest to torba marki Decum Decum, z którą kiedyś współpracowałam i tutaj wybrałam taką z czarnym kotkiem, który wygląda bardzo jak milutka i uszka mu odstają. O, widać? No i to jest taka torba bardziej, bo chciałam Wam też pokazać moje torby, bo mam mnóstwo takich płóciennych toreb, ale to odcinek trwałby chyba kolejne 25 minut, bo tych płóciennych toreb naprawdę mam sporo. No ale to pomyślałam, że Wam pokażę, bo to jest bardzo ciekawe i interesujące taki kocik. Okej, kłamam. Znalazłam jeszcze jedną. Jest to śmieszna torebka, którą kupiłam na sesję zdjęciową, która nie doszła niestety do skutku. Latem mieliśmy realizować sesję inspirowaną filmem Aladdin, który się pojawił. Oczywiście bajki Aladdin były wcześniej. Opowieści. Natomiast chcieliśmy zrobić Jasminę, nie wiem jak poprawnie się wymawia, i chcieliśmy mieć jakąś właśnie lampę Aladdina. I ja, to jest taka krótka historia, krótka, ciekawa może. Często jest tak, że jak sobie coś zaplanuję, jakąś sesję zdjęciową, albo wymyślę sobie jakąś rzecz, którą chciałabym znaleźć, tak jakby chociażby te koszyki, to udaję się do second handu i zazwyczaj udaje mi się coś znaleźć. No i właśnie chodziłam po second handzie, szukając materiału na kostium dla Jasminy. I znalazłam lampę Aladdina. No po prostu, meant to be, meant to be. I teraz ze mną została ta torebka, wiadomo, nie jest ona do użytku absolutnie, ale może kiedyś sesję zdjęciową powtórzymy i wtedy wykorzystamy tą lampę, będzie pasować idealnie. Ja ją miałam chyba ubrane na premierę Aladdina do kina, tak mi się wydaje, że ją miałam ubrane. W planach miałam segregację tych torebek, ale patrząc na tą kubkę tutaj, które zostawiłam torebki, a patrząc na tą kubkę tutaj, tych czterech torebek, to chyba nie dokonałam żadnej selekcji, tak sobie myślę. Ale mówiłam, że nie przepadam, w sensie, że nie jestem jakąś super fanką torebek. Okazuje się, że chyba tych torebek mogę mieć nawet więcej niż butów, ale faktycznie w moim zawodzie te torebki są gdzieś tam często wykorzystywane, nie tylko dla mnie, ale również pożyczam komuś, znajomym, ludziom, którzy chcą jakieś sesje zorganizować. Ja sama używam te torebki do sesji zdjęciowych i ciężko się z nimi rozstać, jak na razie nie zajmują tyle miejsca, ale z pewnością na najbliższe kilka lat nie będę się rozglądać absolutnie za jakimikolwiek torebkami. Jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górze, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. To i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Hej!